Dzień dobry, młodszy aspirant Sylwia Kowalewska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Malborku. Przez długi weekend Bożego Ciała malborscy policjanci prowadzili działania pod nazwą Bezpieczny Weekend Boże Ciało, które miały na celu poprawienie bezpieczeństwa na drogach. Pomimo tych wzmożonych służb policjantów i wzmożonych działań na drogach, doszło na terenie powiatu malborskiego do dwóch poważnych zdarzeń. 2 czerwca około godziny 10 na drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Gnojewo doszło do wypadku drogowego, w którym kierujący pojazdem marki Mazda zjechał z niewyjaśnionych przyczyn na przeciwległy pas i uderzył w samochód ciężarowy. W wyniku tego wypadku kierujący pojazdem Mazda dostał obrażeń i został przewieziony do szpitala w Malborku. Pozostałym uczestnikom nic się nie stało. Obaj kierujący byli trzeźwi. Kolejnym zdarzeniem drogowym, do którego doszło również 2 czerwca około godziny 20:40, było najechanie motocyklisty na samochód marki Volkswagen w Malborku na ulicy Rolniczej. Po przyjeździe patrolu policji okazało się, że kierujący motocyklem miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Uczestnikom nic się nie stało, natomiast kierujący usłyszy wkrótce zarzuty o kierowaniu w stanie nietrzeźwości, za co grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Ponadto malborscy policjanci zatrzymali 3 nietrzeźwych rowerzystów, 1 kierującego nietrzeźwego i ukarali mandatami karnymi za przekroczenie prędkości 11 kierowców. Młodszy brygadier Robert Licznerski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. W ubiegłym tygodniu odnotowaliśmy łącznie 20 zdarzeń, w tym 14 miejscowych zdarzeń i 6 pożarów. Pożary to m.in. 2 pożary śmietnika, 2 pożary traw, płonący snopek słomy na polu, pożar kotłowni w budynku mieszkalnym. Z kolei miejscowe zagrożenia to 2 razy wypadek drogowy, kolizja drogowa, 2 razy pomiar tlenku węgla w mieszkaniu, podejrzenie zwłok w nogacie, gniazdo os, 2 razy rój pszczół, 3 razy powalone drzewo na drodze, nadłamany konar na drodze oraz zabezpieczenie lądowania lotniczego pogotowia ratunkowego. W dniu 1 czerwca w wyniku przejścia frontu burzowego przez teren powiatu malborskiego interweniowaliśmy łącznie 4 razy. Jednym ze zdarzeń było powalone drzewo na linię energetyczną oraz zaparkowany samochód osobowy w miejscowości Świerki. Podczas tych zdarzeń nie było osób poszkodowanych. Z kolei dnia 2 czerwca o godzinie 10:09 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku drogowym samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym w miejscowości Gnojewo na drodze krajowej nr 22. Pojazdy stały w oddaleniu od siebie około 150 metrów i znajdowały się na obu pasach drogi. 3 osoby poszkodowane z nielicznymi urazami przeciążeniowymi opuściły pojazd osobowy o własnych siłach. W wyniku rozszczelnienia i wycieku oleju hydraulicznego w samochodzie ciężarowym powstała plama oleju na jezdni o długości około 6 i szerokości 3 metrów. Ruch na drodze został wstrzymany w obu kierunkach. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, a następnie zostały one przekazane zespołowi ratownictwa medycznego przybyłemu na miejsce zdarzenia. Wyciekający olej hydrauliczny został ograniczony poprzez uszczelnienie zbiornika specjalną pastą uszczelniającą, natomiast rozlany olej został zebrany przy pomocy sorbentu. W zdarzeniach brały udział 2 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Malborku, 1 zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej w Stogach, zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej Miłorac i 1 zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej Kończewice. Z kolei dnia 3 czerwca o godzinie 18:59 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze garażu w budynku jednorodzinnym w miejscowości Nowa Wieś, ulica Habrowa. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano silne zadymienie w garażu budynku jednorodzinnego. Palił się bojler oraz styropian na suficie w pomieszczeniu kotłowni. Nie było osób poszkodowanych. W zdarzeniu brał udział 2 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Malborku.